Pan samochodzik. Tajemnice Warszawskich Fortów. Rozdział jedenasty. Szarpałem mur z wściekłością. Nareszcie, po wyjęciu cegły z trzeciej warstwy, zobaczyłem tynk przesiąknięty czarną masą bitumiczną, zewnętrzne uszczelnienie lochu. Wydzierałem z muru kolejne cegły, a pan Tomasz i Jacek dzielnie mi sekundowali. Powietrze wolno, ale nieubłaganie stawało się coraz bardziej duszne. Jak dorwę tego baturę. To. Zazgrzytał zębami szef. Kolejną cegła potoczyła się na ziemię. Uznałem, że tyle wystarczy. Zacząłem ryć twardą glinę zwałową otaczającą tunel. Popatrzyłem na zegarek. Mijało właśnie osiem godzin od naszego uwięzienia. Powietrze było już bardzo kiepskie, ale powinno wystarczyć jeszcze na jakieś cztery godziny. Ryłem w glinie i zrzucałem urobek na dół, a Jacek wraz z szefem odgarniali to wszystko na bok. Drążyłem szyb pionowo do góry. W ścianach zostawiałem zaczepy dla nóg. Wdrapałem się już dwa metry. Ręce odmawiały posłuszeństwa. Zeskoczyłem na dół i bez słowa wręczyłem Jackowi szpachelkę. Była już nieco opogięta, a jej ostre rogi zeszlifowały się na skutek tarcia o zaprawę. Wspiął się i podjął moją pracę. Mamy jakieś szanse? Zapytał szeptem szef. Nie wiem. Szyb jest na wysokości sufitu lochu. Jeszcze może cztery metry. Jak radzą sobie na łodziach podwodnych? Tam mają specjalne substancje pochłaniające dwutlenek węgla. Wtedy powietrza, które nie jest wtórnie skażone, starcza na znacznie dłużej. Powiedziałem: Cholerny batura. Odpowie za usiłowanie zabójstwa z premedytacją. Wygarnąłem kolejną porcję gliny z szybu. A jak sprytnie zastawił na nas tę pułapkę. Szef wygarnął kolejną porcję ziemi. Godzinę później zmienił siostrzeńca. Chłopiec wyglądał raczej nie najlepiej. Duszno, wychrypiał. Ile się wspiąłeś? Ze dwa metry. Jeszcze dwa i będziemy na miejscu, szepnąłem. Wyobraziłem sobie naszą agonię. Powolne, być może trwające nawet kilka godzin, duszenie się z braku tlenu. Szef pracował szybko, z furią. Na chwilę przerwał kopanie i usłyszałem w ciemnościach pikanie telefonu komórkowego. Nadal nie ma pola, powiedział i podjął pracę. Wiedziałem, co to oznacza. Od powierzchni dzieliło nas więcej niż dwa metry ziemi. Dla wytłumienia sygnału potrzeba było co najmniej trzech metrów gliny. Zmieniłem szefa. Oddychanie stawało się problemem. Przed oczyma zaczęły mi latać czerwone plamki. Skupiłem się i dłubałem w stropie jako szalały. Oddechy moich towarzyszy stawały się coraz głośniejsze. Powolutku dusiliśmy się we trójkę. Wyjąłem swój telefon, ale poziom sygnału nadal był zbyt słaby. Zresztą do kogo niby miałbym zadzwonić? Minęła jeszcze godzina. Pan Tomasz i Jacek stali, schylając się tylko po to, żeby wygarnąć ziemię. Warstwa dwutlenku węgla sięgała już do pasa. Powietrze nad nim prawie nie nadawało się do oddychania. Zapaliłem zapałkę i powoli opuściłem ją w stronę dna szybu. Na poziomie wlotu do tunelu zgasła. Dwutlenek węgla odciął mnie od resztek powietrza w korytarzu. Gdy wyczerpie się to zawarte w kominie stracimy ostatnią szansę. I oto nieoczekiwanie poczułem pod palcami coś zimnego. Lud. Dotarłem do warstwy zamarzniętej ziemi. Zatem od powierzchni dzieliło mnie nie więcej niż pół metra. Zajrzałem do korytarza. Przewtrzymał w ręce wypaloną zapałkę. Ze smutkiem pokazał dłonią linię na wysokości połowy piersi. Wróciłem do szybu i z furią zaatakowałem sufit. Wreszcie solidny kawał zamarzniętej ziemi runął mi na głowę, a potem w dół. Przez otwór lało się ożywcze zimowe powietrze. Przez chwilę wentylowałem płuca, potem zbiegłem na dno szybu. Jacek łapał powietrze jak wyrzucona na brzeg ryba. Jego usta zrobiły się zupełnie sine. Złapałem go bez namysłu i powlokłem do szybu. Z niemałym trudem wypchnąłem go na powierzchnię ziemi i wróciłem po szefa. Gramolił się jakoś. Szło mu to wyjątkowo ciężko. Nie mógł zapanować nad synchronizacją ruchów. Ująłem go pod pachy i z największym wysiłkiem popychając do góry wyciągnąłem na zewnątrz. Zaczerpnął parokrotnie powietrza. On nie oddycha, wychrypiał. Obejrzałem się. Jacek leżał jak martwy. Natychmiast zastosowałem sztuczne oddychanie i masaż serca. Trzy wdechy i ucisk klatki piersiowej. Po chwili zaczął oddychać. Po dalszych kilku minutach otworzył oczy. Jęknął. A jego ciałem wstrząsnęły dreszcze. Oddech znowu ustał. Natychmiast podjąłem reanimację. Pan Tomasz tymczasem dzwonił. Karetka już jedzie, poinformował. Trzy uciśnięcia i wdech. Usłyszałem, jak szef wydaje komuś przez telefon polecenie, by natychmiast aresztować Jerzego Baturę, a potem zaczął mi pomagać. Mam puls, powiedział. Żyję. O Boże, ustał na sygnale zatrzymała się tuż koło nas. Wyskoczyli z niej lekarze. Zaraz założyli maskę z tlenem na twarz chłopca. Jeden z nich złapał urządzenie do wstrząsów elektrycznych i dotknął elektrodami klatki piersiowej, aby wymusić pracę serca. Zastrzykł z adrenaliny na pobudzenie. Wepchnęli go do karetki i podłączyli do aparatury. Po siódmym wstrząsie serce podjęło pracę. Oddech ustabilizował się. Przeżyje? Zapytał szef. Raczej tak. Co się tu stało? Zatrucie dwutlenkiem węgla, powiedziałem. Wszyscy trzej tak wyglądacie. Jacek otworzył oczy, ale spojrzenie miał błędne. Proszę sporządzić obdukcję lekarską i taki opis stanu pacjenta, jaki jest potrzebny dla sądu, poleciłem. A ja sądziłem, że to wyście go tak urządzili, mruknął lekarz. Miał pecha znajdować się w naszym towarzystwie, westchnął szef. Pawle, wysiądź i leć do Skorlińskiego. Baturę trzeba zamknąć w pudle jeszcze dzisiaj. Powiadomie rodziców Jacka i wezmę wszystko na siebie. Ucieszył mnie taki obrót sprawy. Zatrzymali się na chwilę i wyskoczyłem. Na szczęście nie odjechaliśmy daleko. Wróciłem do samochodu. Wóz nosił ślady nieudanych prób otworzenia. Widocznie Batura chciał dobrać się do naszego sprzętu. Wreszcie poradziłem sobie z zablokowanym zamkiem i pojechałem do miasta. Nadkomisarz Skorliński już na mnie czekał. Zreferowałem mu wypadki dnia. Nieźle, gwizdnął. Dostanie z pięć lat. Najpierw trzeba go złapać. Jesteśmy w trakcie ustalania adresu. To może potrwać do rana, o ile nie zadekował się w jakiejś melinie. Rezydencja pod Orłem. Rzuciłem odkrywczo. Adres z przesyłki. Chyba ma tam apartament. Racja. Aż skoczył na równe nogi. Ściągnę ekipę i natychmiast wyruszamy. A mogę zabrać się z wami? Jasne. Tylko proszę bez samosądów. Po chwili wskoczyliśmy do nieoznakowanej nyski i ruszyliśmy przez miasto. Policjanci zakładali maski na twarze. A nadkomisarz wypisywał nakaz aresztowania. Jak zauważyłem, miał kilka sztuk in blanco. Dwaj ochroniarze siedzący w portierni rezydencji na nasz widok wytrzeszczyli oczy. Nadkomisarz pokazał nakaz aresztowania. Jest u siebie, wyjaśnił portier. Ostatnie piętro. bieżna winda wyniosła nas na górę w kilka sekund. Na czoło wysunął się policjant uzbrojony w dubeltówkę. Dwoma wystrzałami zniszczył zamek. Po czym wyłamując drzwi, zabezpieczone dodatkowo sztabą i łańcuchem, wdarliśmy się do środka. Nikt nie stawiał oporu. Rozgrzebane łóżko świadczyło o tym, że jego właściciel spał tutaj tej nocy. Pomacałem kołdrę. Była jeszcze ciepła. Ptaszek wyfrunął z klatki, powiedział Skorliński ze złością. Wyfrunął tak szybko, że nie zabrał brania. Wskazałem spodnie i koszule wiszące na oparciu krzesła. Wyjrzeliśmy na taras. Był pusty. Zresztą Jerzy nie mógłby zamknąć drzwi od zewnątrz. Cofnąłem się do mieszkania. Rozejrzałem się uważnie. Jeden kapeć porzucony w nieładzie koło wersalki. Tam, wskazałem ręką. Wycelowali w mebel pistolety maszynowe, po czym nadkomisarz z rozmachem podniósł wieko. Jerzy w samych gadkach leżał wewnątrz skrzyni. Na widok wycelowanej w niego broni odłożył ściskany w ręce rewolwer. Wygramolił się i wtedy zobaczył mnie. W jego oczach błysnęła straszliwa nienawiść. To ty żyjesz? warknął. Proszę wciągnąć te słowa do protokołu powiedziałem spokojnie. Masz prawo do adwokata, masz prawo nie odpowiadać na pytania powiedział Skorliński, wykręcając mu fachowo ręce. Skłuj je kajdankami ruszaj się, bydlaku. Może się chociaż ubiorę? zaskomlał. Obejdzie się. Sąsiedzi, którzy wylegli gromadnie ze swoich mieszkań odprowadzali zdumiennymi spojrzeniami Jerzego, który w samych slipkach skuty kajdankami dreptał do windy. Ktoś nieśmiało zaklaskał. Zostaliśmy sami, ja i Skorliński, w pustym mieszkaniu. Zaraz tu będzie ekipa zabezpieczająca powiedział patrząc w zadumie na wiszące na ścianach obrazy. Fałat. Kossak, sprawdzimy, czy nie figurują w wykazach rzeczy skradzionych. Trefnych raczej by nie trzymał u siebie w domu, ale nigdy nie wiadomo. Popatrzyłem w zadumie na szafę z ubraniami. Była otwarta, widocznie szukał w niej czegoś wieczorem i nie zamknął udając się do łóżka. Coś mi tu nie gra, powiedziałem. To wyraźnie ubrania dwóch różnych ludzi. Skorliński popatrzył uważnie na wiszące wewnątrz sportowe garnitury, uszyte najwyraźniej na szczupłego, dość wysokiego człowieka, oraz na kilka ubrań wyraźnie przygotowanych dla kogoś nieco niższego i bardziej krępej budowy ciała. Dwie zmięte, najwyraźniej brudne koszule z jedwabiu rzucono w kąt na kupkę rzeczy do prania. Może to łachy któregoś z jego pomagierów? Zaryzykował nadkomisarz. Może, mruknąłem. W moim mózgu zaświtał pewien domysł. No cóż, pójdę już, powiedziałem. Trzeba kogoś wysłać, żeby zasypał dziurę, przez którą wyszliśmy. Jeszcze ktoś wpadnie i zrobi sobie krzywdę. Zajmiemy się tym, obiecał. Była piąta rano. Chyba znowu brał przymrozek. Podreptałem pomalutku w stronę stacji metra. Niebawem nadjechał pierwszy o tej porze skład.